Dzień dobry, tutaj Barcin, a oto kontynuujemy mistrzostwa brązowego pucharu. Kolejna plansza to supermarket. Też fajna. Akurat wybraliśmy, bo będziemy jechać przez magazyn, w którym będą świniaki. Zobaczycie. O, widzicie, wiszą nad nami. No i tutaj wiele samochodów się ślizga, bo to jest bardzo ślisko. Na szczęście Harvester ma opony duże, które zapewniają mu sporą przyczepność i się nie ślizgamy. Ale na przykład Sprinter albo Volcan Turbo to się ślizgają, że nie wiem. Kolmos też ślizga się ostro. O, ktoś nam puścił skiereczka. Jak nam się trafi, to wam pokażę go bliżej. To jest bardzo szybka plansza. Już jesteśmy na miejscu drugim, pierwszym już. No, minusem Harvestera jest to, że jest wolny. Inni go spokojnie wyprzedzają. Teraz puścimy sobie rewolta. Można też jechać tędy. Będzie nawet szybciej. Rywale jadą tam z lewej. To puścimy im kolejną pułapkę, w którą też wpadli. O, mamy petardę. Sprinter, który jest przed nami, dopiero jest jeszcze na pierwszym okrążeniu. Bo tam utknął w tym magazynie. Lala. Spacją umiem jest, że się podnosimy. U was chyba będzie home. Przycisk home albo przycisk end. I tym przyciskiem się podnosić. O nie, zabrał nam energię. Jak widzicie, nie możemy się poruszać. A to już czwarte okrążenie, ajajaj. Trzecie miejsce dopiero. Będziemy musieli nadrobić w trzeciej planszy. Przez te cukiereczki. No i trzecie miejsce, nie było tak źle. A teraz zobaczycie, jak długo będziemy musieli czekać na ostatniego rywala. Widzicie, 8 minut 22, 22 sekundy. Tak długo mu zajęło, ponieważ się ślizgał. I jesteśmy na pierwszym miejscu. Mamy 2 punkty przewagi nad doktorkiem. Ostatni Kolmos, ani jednego punktu. Kolmos jest akurat moim ulubionym z tych wszystkich, ale szczegóły. Kontynuujemy. Musimy uważać na doktorka, bo ma aż 2 punkty przewagi nad nami. Bonusy wypuszczamy lewym kontrolem. O ile się nie mylę, tak, lewy kontrol. Wypuszczamy nim bonusy. Teraz plansza muzeum może się wydawać niezrozumiała, bo jest strasznie trudna. Dostaliśmy 3 petardy, więc użyjemy sobie. Ajajaj, za blisko. Oj, kiepsko nam pójdzie w tej planszy. Naprawdę. ...50 metrów tracimy do Volcana Turbo. No będziemy musieli chyba... ...tak, zużyję petardy. Bo nam nie będą potrzebne. Potrzebne nam będzie turbo. Chociaż do Volcana już tracimy 15 metrów. No już go wyprzedzamy, spokojnie. Kolmos przed nami. Ktoś puścił olej albo kawę.
Zależy jak kto mówi. Tutaj bardzo łatwo puścić, żeby wpadli w tego rewolta. Tak. Jesteśmy coraz bliżej, ale ciągle piąte miejsce i niestety palimy się. Aj. No. Jeszcze wybuchniemy. No, takie miejsce na pewno mnie nie zadowala. O, cukiereczek. I tak go puszczamy. Fajnie działa. Według mnie najlepsza broń. Bo działa na wszystkich. To już drugie okrążenie. A my jesteśmy dopiero szóści. A tym bardziej źle, że harwester jest wolny i musimy polegać na... Musimy polegać na tych, na rewoltach. Na tych piorunach. No niestety znowu trafiło nam się... Jakże kiepskie. Volken Turbo jest wolny, może go dogonimy. Albo poczekamy na sprintera. Właśnie. Też dobra taktyka. Petarda. Pozycja wyżej, ale ciągle czwarci, ciągle kiepsko. Trafiliśmy na olej. Na szczęście jakoś się udało. Teraz te schody. Nie, taka dobra pozycja. Trzecia. Nie jest źle. Chociaż pewnie doktorek jest przed nami, jak zamówicie. Bo doktorek jest bardzo dobry. Prawie byśmy mieli turbo. No przepraszam, trochę mam katarek. Wieczny katar. Bo ja ciągle mam katar. A nie, doktorka jest za nami. Musi być za nami. Bo inaczej będzie krucho. Dust mite spad. Czy będzie pierwsze? Drugie, przepraszam, tak jest, drugie. Bardzo dobra pozycja. Jak wciśniemy escape, to wtedy nam się wszystkie pojawiają. Tak. Druga pozycja, ale trzeci doktorek, więc też w ostatniej planszy będziemy mieli trochę trudno. I to tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do widzenia.